Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, ze mną jest... Reksiu, cześć. Siemano! Dzisiaj, zgodnie z tym, co mówiliśmy ostatnio, znowu misje poboczne, chcemy zrobić wszystkie, zanim pójdziemy do tej strefy zero. I zabierzemy się najpierw za zadanie narzędzia dla Tolga i Fatina. Tolga i Fatin znów mnie do siebie wezwali, są w chacie rybaka, lepiej sprawdzę, czego chcą. Znowu nas będą wyzywać od prymitywów, trudno. Dobrze cię widzieć, panie... jak mu tam było? Crane! Jak słowo kran wymawiane przez debila. Taśmy klejącej. Kabli. Potrzebujemy 10 rolek taśmy. Nie, potrzebujemy 10 kabli. Taśmy. Kabli. Taśmy. Kabli. Taśmy. Łapię, przyniosę to i to. Dokładnie. Dokładnie. To kończy rozmowę. Ruszaj w drogę. Nie mamy tego przypadkiem? Dobra, to było szybkie. Możliwe, że mamy. Mamy. No, dobra. Taśmy, 10 kabli. Dobrze się spisałeś, małpoludzie. Wyrastasz zdecydowanie ponad swoje ograniczenia. Ale to oczywiste, każdy się czegoś uczy, przebywając lepszymi od siebie. To elementarne. Najwyraźniej kontakt z Fatinem i mną korzystnie wpłynął na twój intelekt. Tak więc nie ma za co. Zostało jeszcze ostatnie zadanie. Czego wam potrzeba? Po drugiej stronie zwalonego mostu jest baza wojskowa. Pojedziesz tam na Tyrolce. Korzystając z intelektu, którym cię opromieniliśmy, odnajdziesz tam wojskowy sonar. Przynieś go nam. Przynieś go nam. Pan Dal będzie cię chciał obejrzeć, więc spsikaj się dezodorantem. I spróbuj nie ślinić się tak bardzo. Dobra, ruszaj. Przykro na ciebie patrzeć. Mech cię zaczyna porastać. Ruszaj! Może się ruszy, jak się odwrócimy. Ogólna teoria względności mówi, że wszystko jest w ruchu. A ty jakoś nie. Mam ich dość, naprawdę. Mam nadzieję, że to już jest serio ostatnie zadanie. Musimy iść tędy. O, i... dostaniemy się tam, gdzie ja chciałem się dostać. Po itemy. Dobra, aha, bo my tam na most musimy wejść, tak? Tak. No, ty sam. No i tam jest bardzo dużo rzeczy. Więc elegancko. I znowu o tym budynku. Nie wiem, czemu ty nie korzystasz z te rolki, bro? Korzystam. Nagle usłyszałem jakiś ten... Tak? Ty też. Korzystam, tylko czasami nie ogarniam, gdzie mogę użyć jakby tej tyrolki, a gdzie nie. Rozmniejsza ci się ten kwadrat, więc to było fajnie. Znaczy nie, w sensie, bo w niektóre miejsca jak klikam tyrolkę, to mi nie działa po prostu. Aha. No mi się to jeszcze nie zdarzyło. Ile tu zombie? W ogóle jeden zombie utknął w aucie. Drugi, trzeci, co jest nie tak? O Jezus. O kurde, o cholera. O cholera. Dużo ich. Mhm. A, bo tu jeszcze mamy jakąś jedną misję, ale dobra. To jest ta misja z żarłami. Te neony, no, a to musimy nocą i tak. Co ty, jak te zębiaki się gliczują, ja cię pierdzielę. Ej, jak się tam niby dostać? Zamiak za mną, nie wiem, ale spadłem. Muszę iść z powrotem, nie. Ale poczekaj, to jest na pewno na moście? No tak, na moście, ale no to jak my tam mamy przejść, przepraszam bardzo. Górą. Już wiem jak. Czyli nie da się tyrolką jakby przyciągnąć do auta, szkoda. Ja pitole, i od nowa tam? Najwyraźniej. Nie ma tu jakiegoś... A czekaj, bo tu można wejść do środka tych filarów. Tam nie ma wejścia na górę? Raczej nie. No to tak wygląda. No powiedzcie, że można, bo aż mi się no to nie jest tu przypadkiem raczej. Tu są drzwi zamknięte u mnie. No tam masz otwarte. No i dobra. No nie, no bo to by było bez sensu zapieprzać tak. Szczerze nie chciałbym mi się. No mi też nie. Pierwszy raz tędy idę. Cześć. O,
Tu wychodzimy na moście. No i koks, o to chodzi. Mostek wchodzi, o to chodzi. O kurde. Dobra, i to cześć. Dobra, już wiem. No to jak to trzeba? Aha, po tych ty... Dobra, no. Dobrej strony ja idę? Nie, podczas następnej misji tamtej też trzeba będzie tak iść. Czyli nie zabij tylko, nie? Bo ja wiem, że ty nie umiesz w parkiery. Ja nie umiem w parkiery? Nie. Ja przepraszam ogółem bardzo, ja przeszedłem Mirror's Edge'a i to niejednokrotnie. Przypominam ci, że parę odcinków temu mówiłeś, że nie umiesz w parkury. W tej grze nie. No. Ale kiedyś jak byłem w podstawówce, nagrywałem takie filmiki, ile parkour był world. I tylko je nagrywałem, dlatego nie umiem w parkour. Co z tym zombiakiem się stało? Proszę wypierniczać. Dobrze, i co jeszcze wyżej? Najwyraźniej. Kurde, ja pierdzielę. Już za skomplikowane zadanie. Tu w ogóle drabina jest, pozdro. No ale poza jak masz tego. O, będzie skrócić. Ja pierdzielę, nie. Dobra. A i tu są żarówki, do których się będziemy musieli dostać w nocy. Okej, okay, a to mamy otwarte już, dobra, to spoko. Tam musimy się dostać. Nie. Na szczęście spadłem tutaj, dobrze wymierzyłem. Co się stało? Czemu ci to teleport? Co? Nie teleport. Może... Nie no. Ci... No nie. Jak ja mam cię podnieść teraz? Te rolką się spuścić. No jak? Nie mogę. No to kaplica. Poczekaj, chyba że... Ale kurde, bo chciałem trollką się na samą górę tam wpierdzielić i nie ma co, ja już się tak nie śpieszę. Cztery sekundy, 3, 2, 1. Zdążyłeś, 0 sekund było. To jest profesjonalne spadanie. Dobra, czekaj, jak tam się teraz wchodziło? No tędy. Kurde, powali mnie tu zaraz. Dobra, tędy. Jeszcze. Dobra. Gdzie? Pod drzwiami. Wybuch? Nie, spadłem, bo ta tyrolka durna. Nie skomentuję tego. To mnie zamknij te drzwi. Żyjesz tam? Żyję. Czekaj, spalę ich, odejść od drzwi. Ja już jestem na górze. Aha. Poszedłem. No ciekawa misja. No, szkoda, że te drabiny są zablokowane, byłoby prościej. Dużo prościej. Już tam, na samej górze. No, może przecież ten parkour czasami to jest jakieś nieporozumienie. Ja chcę tylko delikatnie odskoczyć od ściany, a ten mi... No nie! No, nie. Co ty? Nie wiem, ale żyję. Ja pierdzielę, co za drewno. Kurde. No jak on skacze jak jakiś małpolud. Ale oni jak, mieli rację, to Guy Fatim. No, co to jest? No widziałeś to? Nie, może... Ja to samo zrobiłem. Gdzie jesteś? Żyję. Dobra, zaraz zmarnuję wszystkie apteczki na parkour. Nie ma się co śpieszyć, idę tędy. Przejdziesz? O, proszę.
No wskoczże tu, Kyle. Pierdziele. Ken. Kajtek. Ken. Kajtek Kran. Kajtek Kran Kranowski. Dobra, czy stąd już możemy? Nie, jeszcze nie. Tędy. Ej, co jest? To obszedłem całe dookoła, nie ma gdzie się wspiąć. Jak to? No takie białe gówno. No okej, okay, moment. Ej, co jest nie tak? Ej, teoretycznie każą nam w nosy brać te żarówki, ale mogę je podnosić teraz. Śmiesznie. A nie, nie, możemy już? Ty, możemy już stąd. Tylko trzeba tu... Nie ma co ryzykować. Bo tu Tyrola jest, nie? Poczekaj, bo ja tu zaraz zostanę zawał. Ja już czekam. Tyrolce. O, bardzo ładnie. I teraz tymi. Rusztowaniami. W prawo. Muszę przyznać, że granie w to z lękiem wysokości nie jest komfortowe. Masz lęk wysokości? Mam. I gra mi się w tym momencie okropnie. O kurczę! Prawie spadłem. Prawie. Co ja zrobiłem? Nie. Żyjesz. Może... Ale ja się wespnę teraz? Myślałem, że tą liną wejdziesz do góry, ty gałganie skończony. Ty się spuściłeś na dół. Na tej tak, linie kawałek. Tu są otwarte drzwi. Gdzie tu? A, ty jesteś tam. Ty, tu można się przespać do nocy, możemy wziąć te żarówki od razu. A, tu jesteś. Ale jak ja mam się teraz wrócić, przepraszam. Zejdź na tę platformę pod tą może. Jak mam to zrobić? A umrzesz? Umrzesz raczej. Kurde. Poczekaj. O właśnie. Nie możesz tam do środka wejść? Dobra. No i na samą górę. Trollą. Kotwiczką raczej. To idzie zawału przecież dostać. Tu mamy łóżko i można od razu robić te gówna. To co, robimy to? No. Dobra, możemy zrobić. Iść. Nie chce mi się drugi raz tu iść. No, to prawda. Dobra. To czekaj, to ja oznaczę nam może zadanie w tym momencie... Te działające żarówki. I które działają, musimy chyba wziąć, czyli tamtą. Bo jak weźmiesz złą, to ona ci obrażenia zada, nie? Mhm. Ile ich musimy? Zbierz wszystkie działające. Dobra, już widzę, która się świeci, już idę po nią. Tam to jeszcze świeci, dobra. Nie, nie świeci. Czyli następna jest niżej o jeden poziom. No nie pierdziel. No. Ech. Stąd. Damy radę zejść? Mało życia zabiera, jak masz kulę. Mhm, tak. Dobra, może cię wyleczę od razu? Czekaj. Nie, ja mam apteczkę. No co jest nie tak? Bo ty tracisz, a może ty nie masz skilla, że mniej życia tracisz? No trzymam to co. Nie musisz trzymać, bo masz skilla, który pasywnie ci zmniejsza. Ty, na górze chyba jeszcze jedna jest działająca, mi się wydaje, kurde. Nie, na górze nie. Nie ma zielony? O, świetnie. Dobrze, to teraz to zadanie idziemy zostawmy spaść. I zajmijmy się... Czekaj, które to było? Narzędzie. Dobra, już się wracam. Jezus, jeszcze ten ekran się tak buja, no przecież ja zaraz tu się zżygam. Naprawdę. To jest okropny. Jak macie lęk wysokości, to nie grajcie. Nie polecam. No. Czemu jest tak ciemno? Nie wiem, czemu.
Dobra, i teraz tak, tędy. Teraz tędy, tak? A to rusztowanie do góry? Tędy. No chwyćże się tego. Co jest nie tak? O, poziom przetrwania mi wskoczył. Ja pierdzielę, ja się trzęsę cały jak tu chodzę, nie? No przysięgam. Jeden tutaj, cofnij się. I tutaj. Teraz tutaj. I te rolka. Nie! No nie! No chyba syj jaja robisz. Puściłeś spację? Znaczy nie, wcisnąłeś? Nie, zablokowała mi się postać. Ale dobrze, no, że na rurę spadłem. Spadłem na rurę i mogę zbiec. No zobacz, biegnę do ciebie. Patrz. Dobra, dobra. Ja pierdzielę. Co za kasztaniada. No i tu jest bardzo dużo przedmiotów. W tych karetkach, w tych policyjnych, tutaj w tym strefie jakby... Nie, to za strefa nawet. Dobra, ja polecę na koniec tych namiotów. A ty lutuj od początku. Dobra. Tolga, to mam ten sonar już. Sonar. Sonar! Co? Zombiak mi przed twarzą zniknął. Kto ci powiedział, że jest na górze? Tu jest dużo apteczek. Bardzo dużo apteczek. Akcesoria medyczne. Bez odbioru. Ale co się dzieje? Nic nie widzę. Nie ma co. Karabin, chodź tu. No właśnie. Zrobiłem to samo. Dobra, no, jakoś, jakoś sobie żyję, mam nadzieję, że ty też. Multum, gaz, wszystkiego. O, co to? Notatka. Kurde, nie mogę otworzyć skrzynki. No zaraza, no czemu się nie otwiera ta skrzynka? Co jest? No zaraz mnie coś... No, nareszcie. A że mam dużo wytrychów, to nie znaczy, że mogę je marnować. Brak miejsca w ekwipunku, coś trzeba rozmontować. Niech będzie to. Wszystko stąd chyba już wziąłem, dobra. To jest multunga. Będzie można kraftować dużo. Apteczek. Jakiś dziennik bojowy tutaj był. No tak, wziąłem go. Gdzie tu gaz jest? Kurde, panie. Dobra, to co, wracamy? No jeszcze zbieram. Dobra. Otwieranie zamka trudne. Nie musiałem ruszać wytrychem, otworzyłem. Aha, no, to fajnie, bo ja się namęczyłem z tym zamkiem dosyć sporo. Kurde, a to czemu ja musiałem go otwierać, skoro ty go otworzyłeś? Nie rozumiem. Nie wiem. Dobra. Tak, iść, można iść. I dwa zadania z głowy, tak naprawdę. No, dobrze, dobrze. To co, w zasadzie możemy spaść z tego mostu, czy jak? No bo się to nie wrócimy w tym momencie. Jak nie? Czy potem po prostu? Nie da się, oczywiście, że się... Tak mi się wydaje. No, dobra. Nie da się, dobra, walić. Lepiej do wody i tyle. Spokój. Kogo mamy bliżej? To Tolga, nie? Tolgę, no. To ja już, oni, już nie, ten. Oni nie potrzebowali, z tego co wiem. A nie, to już jest po zadaniu. To Alfie? Bo oni powiedzieli, że nie potrzebują tego sonaru i tyle. Aha. Sonara, sonaru, whatever. Zobacz sobie na listę sonaru zadań. Faktycznie, nie ma.
No to zostały nam cztery zadania na liście. I jak zrobi się te cztery, to zobaczymy, ile na mapie jest takich questcików i się zrobi i może iść do strefy zero. Zaczyna mapie żadnych tych wykrzykników już nie ma. Ale są te takie kółeczka i raczej takie jakby nasze znaczniki, ale białe i one też są zadaniami. I na przykład u Aleksieja jest taki i z ludźmi Rajsa na północy. No i w sumie tyle. No dobra, to wróćmy się do tego Alfiego. No i w wieży jest jakieś zadanie. W sumie tyle. Nie wiem, co z tym zbieractwem. Podstawiony? Tam jest gaz zapalniczek i trzy... Coś tam po trzy. Dobra, wygoogluję to za. Nie ma co się trudzić. Tak się profesjonalnie nagrywa Let's Play, uczcie się. No powiem tak, To są zadania typowo zapychaczowe według mnie. To są takie zapychacze. No, to prawda. Żeby dupę truć. A ja nie jestem człowiekiem, który lubi, jak mu się dupę truje. Jak można sobie pomóc, to tak, to chcę to zrobić. Ale ekipa mnie tu goni. No. Ekipa z Podlasia, Kiboli. To jest typowa, tak. to jest drużyna typowa Kiboli z Podlasia. Nie obrażając Podlasia, ja nie byłem nigdy na Podlasiu i dlatego wiem, że oni tak wyglądają. Ja byłem i wiem, jak to tam wygląda, Boże. Musielibyśmy się Kuby spytać, czy to tak wygląda. Wiesz, jest ładnie, to na pewno. Nie jest tak, jak ludzie mówią, że jak to się nazywa. Gdzie wybuchła bomba atomowa pierwsza? Na Hiroshimie chyba. O, że taka ruina jak na Hiroshimie. Mhm. Jest jakieś zadanie faktycznie w wieży, no. No to chyba z tym domkiem dalej. Trzeba tam pójść. Ten Blake coś chce, pogadajmy z nim. Widziałeś no ten właśnie. Dom, którego unosi się trzeba iść do tego domu. To dobra, stary, już to mówiłeś 10 razy, naprawdę, już pomijmy to. Jestem trochę zajęty, ale pomyślę o tym. Już to mówiłeś. To jest to na północy, właśnie ten znacznik, o, to jest to. No dobra, to pogadajmy z Alfim. Halo, mogę pogadać? A jestem obok? Czegoś szukasz? Stań w kolejce, mamy kupę pracy. Przyniosłem ci coś na poprawę nastroju. Żarówki! Masz żarówki z mostu? Ale jak? Nieważne jak. To nie mój interes. Brekena też nie. Powiedz mu, że spadły z ciężarówki. Jesteś pieprzoną gwiazdą, Crane. Zatroszczę się o ciebie. Jutro wieczorem będziemy znacznie bezpieczniejsi. Dzięki, mój menadżerze. No dobra. To teraz... Tak... Bo gaz do zapalniczek i opatrunki, no to z tym nic nie zrobimy. Możemy iść jeszcze do warsztatu Jafara. Tam jest ta teoria wielkiego wybuchu. Jafar i Kurt mają plan przerobienia dynamitu w coś bardziej przydatnego. Mam się zjawić w warsztacie Jafara, to możemy się tym zająć teraz. Handlarzy można gaz do zapalniczek. Czekaj, gdzie jest handlarz jakiś? Tak, oni mają? Teoretycznie mogą mieć. No co my tam potrzebujemy? Moment. Gaz do zapalniczek. Trzy strzykawki i trzy środki przeciwbólowe. Dla ciebie ekstra. Jeszcze. Czwarte. No i właśnie te dwa gazy. Ale to by było chyba za proste, jakby handlarze to mieli. To co, nie potrzebujemy w końcu gaz z zapalniczek? Mhm. To nie wiem. Zapasy domowe. Budynek zapalił się dosłownie. Nie wiem, dobra. Dawaj do Jafara. No, polecimy sobie do Jafara jeszcze. O, żeż ty w dupsko, ale ekipa. Co ty? Co? Co to było? Ja ale co? Nie wiem, co się stało. A co się miało stać? Miałem jakiś czerwony znacznik z tyłu. Na mnie. Jakby, nagle straciłem 100 z życia.
A może wybuch ci za tobą ten creeper? Creeper? Nazwijmy go creeper. Też taki zielonkawy się wydaje. Pamiętam, jak w podstawówce mówiłem na creepery zielone kutasy i w sumie tak zostało do dzisiaj. Zielone kutasy, Boże, tak. Czemu ja nigdy nie mogę znaleźć tu wejścia? Jestem jakiś naprawdę jakiś idiotą jestem. Ja czytając poradnik, szedłem i jeszcze doszedłem do niego. Dobrze, że tu jesteś. Fajnie masz. Kurta, wszystko wyjaśni. Do kurta, dobrze. A to jest ten nasz kolega? Nie, to nie jest ten. Można u handlarzy. Nie wiem. Crane, ten twój dynamit przerobię na bomby odłamkowe. Poszatkują zarażonych jak kombajn. Połączę go z petardami i garścią odłamków, ale kilku rzeczy mi brakuje. Przede wszystkim odpowiedniej obudowy. Akumulator z ciężarówki byłby idealny. Na estakadzie stoi wielka ciężarówka. Nie. No, może nie stoi, a bardziej zwisa. Ale wysportowany z ciebie gość. Dasz radę. Jeśli my mamy trzeci raz iść na ten gówniany most. Nie, na szczęście nie. Powiem tak, jeśli chodzi o ten gaz, to jak masz zaznaczony quest, to częściej wypada na przykład z szafek. Tak, to tak działa? Tak. Z tego co przeczytałem, to tak. Ewentualnie te zbierackie zadania też zostawimy, bo to jest takie błądzenie po prostu po mapie, no. Więc nie wiem, na ile też ma to sensu, żeby... Co się stało, halo? Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem w tym momencie? Czekaj, co mam zrobić? Nie wiem, poczekaj, bo mnie powali zaraz. Ja w ogóle nie wiem, jak ja zginąłem. Jak mamy wyjąć ten akumulator? O czemu ja ginę ciągle? Co się dzieje? O co chodzi? Musimy akumulator wyjąć. Ale zastanawiam się, jak my to mamy zrobić. A, mam już, okej. Dobrze, że to tak blisko. Ej no halo, wziąłem kamuflaż. Czemu on nie działa? Nie, zaciąłem się. Dobra, jestem. Mam ten akumulator, Kurt. No, to mamy obudowę. Teraz będę potrzebował metalowych elementów ze złomowiska na odłamki. Do tego jeszcze cukier i kable. Poszukaj w sklepach albo magazynach. Przynieś je, a zrobię ci bombę, która załatwi setki zarażonych za jednym zamachem. Wchodzę w to. Czekaj, cukier? Po co mu cukier? To nie może robić za odłamki. Dobra robota. Te kable się nadadzą? Nadadzą się. Zapasy domowe masz jakieś? Niestety nie, ale jeszcze jakieś jedno zadanie się pojawiło u Jafara. Tak? Dobra. Co się dzieje? Ktoś ewidentnie musiał włączyć antenę. Odbieramy sygnały z całego miasta. Jeden z nich jest od grupy Hansona. Hanson zajmował się ochroną wieży, ale uważał, że budynek nie jest dość bezpieczny. Chciał przenieść wszystko w inne miejsce. Oczywiście Brecken nie chciał o tym słyszeć. Tak więc Hanson i kilku innych opuścili wieżę. Od tego czasu słuch po nich zaginął, aż do dziś. Masz, sam posłuchaj. Tu Serep, jestem z grupą Hansona. Zdarzył się nam wypadek i potrzebujemy pomocy. Obawiam się, kto jeszcze słucha, nie będę więc wchodził w szczegóły. Proszę, przybądźcie szybko. W kółko to samo. Czy Brecken o tym wie? Powiedział, że dopóki z nimi nie porozmawiamy, wysyłanie kogokolwiek jest zbyt niebezpieczne. Przejdę się tam na zwiady. Byłoby dobrze. Hanson rządził żelazną ręką. Nie wiem, jak cokolwiek mogło pójść u nich nie tak z nim u steru. No dobrze, tym się zajmiemy później. Czekaj, bo mam teoretycznie zaznaczone, gdzie może być ten gaz pierdzielony. Który to jest dokładnie dom? To jest ten dom. Zaznacz questa. I pobiegnijmy tam. Zobaczmy, może będzie. Questa zaznaczyć? No, gaz, tak? No, tak. Może będzie.
Według Wiki często się tam pojawia. No to zobaczymy, czy to prawda, czy internet znowu nas nie oszuka, nie? No dobra. No fajnie, jakbyśmy zrobili, nie? No byłoby spoko, tylko no jak to... Te zbierackie zadania będą polegały właśnie tylko na tym, żeby błądzić po całej mapie i szukać, no to też takie bez sensu. Ja nie wierzę w tą grę. No te. Dobra, to lecimy po te zapasy. Dobra, wywalone w ten dom. Na razie to zostawmy. A mam zapasy domowe jednak. Okej. To ja lecę do znacznika. A tutaj co się pokazuje? Co to jest za quest? A nie, to jest fabuła, nie podchodź! Tu nie podchodzimy, to jest fabuła. Okej, nie wiedziałem. To jeszcze nie ten moment. Warto skrzynki otwierać w sumie, jakiejkolwiek. Czy my mamy cukier w ogóle? Dałeś mu? Tak, zapasy teraz trzeba dać. Mam. Dobra. Jedne? Nie wiem, no to... Dobra, lecimy. Co my tam mamy? Mam materiał. Dobra, jestem tam, gdzie mają być zapasy teoretycznie. O kurde! Ojojoj, źle jest. Kurde! Czy ty umrzesz? Nie umrę. Ale powiem ci, że jest średnio tutaj. Dobra, chyba leżą. Jakiś jeden oczywiście jeszcze żyje. Dobra, padł. Mam. A karuzelę go wyrąbał. Znalazłem już. Masz te zapasy? Tak. Dobra, to lecimy. O, gaz do zapalniczek. Dobra, git. Ile tam potrzeba? Jeszcze jeden. Dobra, teraz bliżej. Tak, gdzie ja idę? Kurde. Dobra, czekam u Łysego z Brothers. Mhm, już jestem. Ale masz maczetę. Cukier, choć trochę brudny. Wszystko jedno. Potrzebuję go do bomby, nie do herbaty. Dobra, to mamy wszystko. Daj mi trochę czasu. Dam ci znać, jak skończę. Teoretycznie można się przespać i chyba... Aha, no dobra, to możemy tak zrobić, no. Nie pamiętam dokładnie, czy tak działa. U góry jest łóżko. Jezu, myślałem, że to kurde jest zombie, a to człowiek. A tu się na sofie śpi jak szef. Dobra. I jeszcze raz. Wow! Miałem dzień normalnie i nagle tak z dupy mi się zrobiło. To nie wyglądało ładnie. Nie, jeszcze nie. Może coś musi się stać tam trochę. Po drodze. Dobra, bezpieczeństwo albo nie wiem, może kończymy tutaj? Można skończyć. I w następnym zabierzemy się za te pozostałe rzeczy?
Będzie okej, okay, bo teraz mamy... raczej jakbyśmy zabrali się za to... No? Znaleźć grupę Hudsona, można iść później na wschód i później na północ. Dobra, dobra, dobra. No okej, okay, to skończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z Dying Lighta w koopie. Na razie! Ewa!